Kontroler Xbox Elite Series 2 otrzymałem od sklepu RTV Euro AGD. Kontrolery Elite dla Xboxa są już z nami od jakiegoś czasu. Microsoft zaprojektował serię Elite dla najbardziej wymagających graczy. Nigdy takowego pada nie miałem okazji mieć w rękach, więc wydawało mi się to zbędnym bajerem. Ale w końcu trafiła do mnie najnowsza wersja pada, serii drugiej, która pokazała dobitnie, że nie miałem racji. Microsoft stanął na głowie, aby stworzyć Tworzyć pad przemyślany w najdrobniejszych szczegółach, oraz abyśmy całkowicie bezproblemowo mogli sobie go zmodyfikować wedle własnych potrzeb. Oto kontroler Xbox Elite Series 2. W pudełku znajdziemy porządny kabel USB-C do ładowania, pakiet manuali i twardy futerał na ekspres, w którym znajdziemy wreszcie kontroler. Ale to nie wszystko. W zestawie znajduje się kluczyk, cztery wymienne grzybki, cztery łopatki, małe i duże, wymienny krzyżak oraz ładowarka. O wszystkim za chwilę dowiecie się więcej. Na pierwszy rzut oka zmiany może nie są zbyt duże, ale to nieprawda. Kontroler posiada mnóstwo udogodnień i ciekawych rozwiązań. Ale zacznijmy od wyglądu. Jeśli chodzi o bryłę, to dobrze znany kontroler z Xboxa, jednak po wzięciu do ręki czuć jego znaczną wagę. Sam lubię ciężkie kontrolery, zazwyczaj standardowe pady z konsoli dociążam jeśli się da na przykład przy użyciu metalowych gałek i w tym przypadku muszę przyznać, że waga jest. Słuszna wynosi 345 gram i to oceniam na duży plus. Z przodu kontrolera nie mamy zbyt wielu różnic. Od razu da się zauważyć, że wymieniono krzyżak na specjalne kółko, którym faktycznie operuje się wygodniej. Pomiędzy gałką a krzyżakiem znalazły się trzy diody pokazujące aktywny profil kontrolera. Uchwyty pokryto chropowatą gumą, która sprawia dobre wrażenie i dzięki temu trzyma się go pewnie. Nawet przy bardziej emocjonujących rozgrywkach nie ma opcji, aby pad nam się wyślizgnął z dłoni. Ja zazwyczaj kupowałem silikony na pady, ale tutaj Tutaj widać, że jest to zbędny wydatek. Jedyną niewielką różnicą jest to, że pozbyto się przycisku do robienia zrzutu ekranu. Zamiast tego znalazł się przycisk do zmiany aktywnego profilu z trzech dostępnych. Od góry pada tradycyjnie wejście USB-C, triggery i bampery. Warto zwrócić uwagę, że kontroler nie posiada wymiennych baterii. Dla jednych zaleta, dla innych wada. Ja osobiście wolę wbudowany akumulator niż baterie, ale podejrzewam, że zdania w tej kwestii są mocno Udzielone. Akumulator według producenta zapewni nam do 40 godzin zabawy. Najwięcej bajerów kryje się z tyłu pada. Tutaj znajdziemy specjalne otwory do zainstalowania łopatek, dzięki czemu będziemy mogli samodzielnie sobie przypisać funkcje do czterech dodatkowych przycisków tam dostępnych. Trzystopniowe suwaki to kolejny świetny patent. Możemy regulować głębokość nacisku spustów i to jest super sprawa. Jeśli lubisz standardowo głęboki nacisk, nie ma problemu, ale w gra gdzie Wymagana jest szybkość, krótkie naciski z pustów są nie do przecenienia. Docenią to gracze, którzy tłuką w strzelanki lub są gdzie krótki nacisk idealnie się nadaje do blokowania lub oddania strzału. Fajnym bajerem jest to, że pada możemy ładować, nie wyciągając go z pokrowca. Zadbano o odpowiedni otwór, gdzie włożymy kabel, a aby ładowarka była dokładnie na swoim miejscu podczas ładowania, na dole pokrowca umieszczono magnes, który ustawia ładowarkę idealnie na przestrzeni przeciw otworów w pokrowcu. Sama ładowarka ma na wierzchu przyklejony kawałek materiału, który ma zapobiegać uszkodzeniu specjalnych bolców oraz zabezpiecza przed zarysowaniem powierzchni. Wróćmy na przód pada. Zapewne wiesz, że wymiana grzybków czy krzyżaka w tradycyjnym kontrolerze to nie jest prosta sprawa. Wymaga rozłożenia całego kontrolera, ale tutaj rozwiązano to w genialny sposób. Wymiana krzyżaka czy gałki trwa jakieś 5 sekund, dzięki temu, że są one na magnes. Drążki dobrze się trzymają i nawet podczas szarpania padem nie wypadną, choć nie podniesiemy za nie pada, bo gałka zostanie nam w ręku. Niemniej możliwość błyskawicznej kastomizacji i wymiany Również pokazuje, że Microsoft miał tutaj wszystko nieźle przemyślane. Oczywiście krzyżak, kółko, jak i gałki mają elementy metalowe. Nie dość, że sprawiają wrażenie o wiele bardziej porządnych, to dodatkowo jeszcze dociążają kontroler. Kolejnym bajerem jest opór drążków. Defaultowo są ustawione na najmniejsze opory i gałki śmigają leciutko jak w klasycznym padzie. Ale jeśli zdejmiemy drążki i przy pomocy dodawanego kluczyka dokręcimy śrubę, gałki będą stawiały o wiele większy opór. Mamy tutaj trzystopniową regulację. Większy opór na drążkach. Z Zwiększa jego precyzję, na przykład w forsie. Sprawdzało się to świetnie. Wróćmy do łopatek. Ich instalacja jest dziecinnie prosta i na pewno nie trudniejsza niż instalacja nowych grzybków. Jeśli nie chcemy z nich korzystać, możemy je wyjąć. Jeśli jednak chcemy, zyskujemy dodatkowe, dobrze rozlokowane przyciski, na które automatycznie trafiają w palce, gdy trzymamy pada. Do czego te łopatki się zdadzą? Na przykład do zmiany biegów czy operacji, które wymagają naszej błyskawicznej ingerencji. Łopatki dzięki dobremu umiejscowieniu naciskamy chyba najszybciej ze wszystkich przycisków na padzie. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to to, że triggery i bampery są wykonane z plastiku. Z radością powitałbym ich metalowe odpowiedniki, które dodatkowo jeszcze bardziej by pada dociążyły i na pewno byłyby trwalsze, choć mnie osobiście nigdy nie spotkała awaria tych przycisków. Jeśli chodzi o kastomizację przycisków pada, jak i innych funkcji, to mamy tutaj kolejny rozbudowany element, którego w sumie się nie spodziewałem. Wszystkiego dokonujemy za pomocą darmowej aplikacji akceptacyjnej. XBOX. Po podłączeniu pada do komputera, wykonujemy szybką aktualizację i jesteśmy gotowi do zmian. Tutaj ustawimy czułość drążków dla każdego z profilu, ustawimy martwe strefy dla spustów, czy ile musimy docisnąć, aby zaczął on działać, czy od razu, jak tylko dotkniemy, czy dopiero w połowie, czy na przykład przy końcu. Możemy nawet dzięki odpowiednim ustawieniom zamienić je z analogowych na cyfrowe, po prostu wow. Ustawimy też tutaj siłę wibracji dla każdego spustu i trigera oraz zmienimy jasność podświetlanego loga. Oczywiście skonfigurujemy sobie też tutaj nasze łopatki w zależności od potrzeb. Samo przemapowanie przycisków jest bardzo proste i w sekundę ogarniemy jak to zrobić. Jeśli będziemy używać pada na PC, łopatki mogą mieć przypisane właściwości klawisza SHIFT i działać w połączeniu z innym przyciskiem. Genialne rozwiązanie. Jak Elite Series 2 sprawuje się podczas gry? Trzeba przyznać, że niesamowicie. Jeśli skorzystamy ze wszystkich ulepszeń i customizacji, pad daje naprawdę spore możliwości. Oczywiście każdy dostosuje go sobie wedle własnych upodobań, jednak kastomizacja niemal każdego aspektu pozwala stworzyć kontroler jaki najbardziej lubicie. Na pierwszy rzut poszła Forza Horizon 5, gdzie po raz pierwszy zdecydowałem się pojechać na manualnej skrzyni biegów i manetki doskonale się w tym celu sprawdzały dzięki błyskawicznemu dostępowi. Do tego zwiększenie oporu na grzybkach i jazda wyglądała zupełnie inaczej. W przypadku strzelanek Zerknąłem jak się gra w nadal świetne Gears 5. Manetki doskonale sprawdzały się podczas aktywnego przeładowywania, gdzie okienko, w które trzeba było się wklikać, jest niewielkie i dzięki nim bez problemu raz za razem wchodziło perfekcyjne przeładowanie. Choć tutaj zrezygnowałem z dużego oporu drążków. Kolejna gra Halo Infinity. Tutaj przemapowałem manetki, aby te m.in. służyły mi za cios wręcz czy błyskawiczny dostęp do uzbrojenia. Choć Halo trudno nazwać grą, która wymaga dużej precyzji, grzybki. Na dużym oporze sprawiały się lepiej, ale to też kwestia gustu. Dodatkowo ustawiłem na minimum triggery w taki sposób, aby strzał był wykonywany przy minimalnym nacisku i w trybie cyfrowym. Fajnie się to sprawdziło i zapewne takie ustawienie docenią wymiatacze w Call of Duty, gdzie szybkość i precyzja są niezwykle ważne. Na koniec sprawdziłem Sekiro. Tak, Sekiro. Testując ustawienia w taki sposób, aby blok i atak były na manetkach, co pozwoliło mi szybciej reagować na poczynania wrogów. Wszelkie zmiany powodowały, że radocha płynąca z gry była większa. Często zmiany. Wydawałoby się niewielkie, ale w dużym stopniu ułatwiające rozgrywkę. Na przykładzie Elite Series 2 widać, że gracze, którzy będą korzystać z niego w grach kompetytywnych, będą mieli przewagę przy odpowiednich ustawieniach, i o to zapewne tutaj chodziło. Na koniec zostawiłem Sam ból. Cena nie jest niska. W RTV Euro AGD zapada zapłacimy 749 zł. Dużo. Jednak tutaj warto wspomnieć, że nie jest to kontroler dedykowany niedzielnym graczom, a raczej tym, którzy wiedzą dokładnie, czego odpada chcą i wiedzą, jak to wykorzystać. Niewątpliwie, we wprawnych rękach Xbox Elite Series 2 daje przewagę podczas multi nad graczami ze standardowymi kontrolerami i warto o tym pamiętać. Świetnie przemyślana i bezproblemowa kastomizacja pada pozwala nam dobrać ustawienia tak, jak nam pasuje. Podobały mi się profile, dla każdej gry, pad. Może mieć osobny profil, i w trakcie gry można dowolnie nimi żonglować. Sam kontroler sprawia też bardzo pozytywne wrażenie, i widać, że jest to produkt premium, któremu do ideału brakuje metalowych triggerów i bumperów. Niemniej, jeśli cenisz sobie wygodę i precyzję w grze wieloosobowej, warto się nad nim zastanowić. Sam nie wierzyłem, że seria Elite coś zmienia w doznaniach, ale jednak zmienia i to dużo. Pytanie i decyzję, czy jest mi taki kontroler potrzebny, czy nie. Nie, zostawiam jak zwykle wam. Ja na tę chwilę przesiadłem się na Elite Series 2 i nie zanosi się, abym z niego w przyszłości zrezygnował.